Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Rozliczanie Kosztów Usług Turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Koszty obejmują niezbędne, a więc gospodarczo i społecznie uzasadnione zużycie środków rzeczowych oraz usług obcych, wyrażone w cenach nabycia, a także niezbędne wykorzystanie pracy żywej, wyrażone w płacach, związane z efektem użytecznym powstałe podczas wykonywania działalności gospodarczej. Wartościowo wyrażone wielkości kosztów mają bardzo duże znaczenie dla działalności turystycznej, ponieważ wpływają w głównej mierze na wynik finansowy, zysk lub stratę osiągany w wyniku jej prowadzenia. Warte podkreślenia jest to, że zużycie czynników produkcji musi być celowe lub powinno wyniknąć w toku zwykłej działalności jednostki. W związku z tym musi być widoczny efekt gospodarczy, który powstaje wskutek zaangażowania tych czynników. W przypadku, gdy ten warunek nie zostaje spełniony, zużycie czynników produkcji zostaje uznane najczęściej za stratę nadzwyczajną. Wyróżniamy następujące rodzaje kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne. Inne świadczenia. Pozostałe koszty rodzajowe. Amortyzacja. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.